Piknik tradycyjnie organizowany jest pod Sieradzem. Strzelnica w Okrenicy to obiekt, który daje możliwości zorganizowania imprezy strzeleckiej z rozmachem. Specyfika tej strzelnicy jest taka, że można to naprawdę rozplanować w taki sposób, żeby jednocześnie mogła strzelać bardzo duża liczba osób, co umożliwia jednocześnie wielu osobom w krótkim czasie skorzystać sobie z każdego rodzaju broni, jakim tutaj dysponujemy, tak? Tutaj przyjeżdżają zarówno ci, którzy lubią sobie postrzelać, strzelali już, ale także i ci, dla których to jest często pierwsza okazja. Oni tutaj wszyscy mają swojego prywatnego, osobistego instruktora, no bo wiadomo, człowieka z bronią się nie puści. Dokładnie. Jest to już 6. edycja naszego pikniku. Widzimy znajome twarze, które pojawiały się już wcześniej, ale za każdym razem są również osoby, które pierwszy raz stykają się z tym sportem. I generalnie, tak jak tutaj już było wspomniane, każdy ma przy sobie instruktora, więc staramy się robić to tak, żeby było bezpiecznie, żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy. Każdy ma udzielany krótki instruktaż i przekazywane zasady bezpieczeństwa. Piknik mimo niezbyt sprzyjającej pogody odwiedziło wielu miłośników sportów strzeleckich. Z czego strzelamy? Mamy podzielone tutaj to wszystko na cztery osie. Tutaj jest oś, gdzie strzelamy z karabinów. Posiadamy również tutaj w naszym zbiorze oś, na której strzelamy z pistoletów, rewolwerów i tym podobnych. Jest oś, na której strzelamy z karabinków oraz oś z pistoletów bocznego zapłonu, czyli KPKS. Na pikniku swoje stanowiska miała Wojskowa Komenda Uzupełnień, która informowała o możliwościach, jakie obecnie daje służba wojsku. Byli też pasjonaci, którzy prezentowali własne zbiory kolekcjonerskie broni oraz wyposażenia wojskowego. Znajdujemy się teraz na stoisku Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniosy. Jak widać, prezentujemy elementy umundurowania z okresu międzywojennego, jak również wyposażenia oraz części uzbrojenia, tak? Takie można powiedzieć, jest to przekrój od pierwszych mundurów, które pojawiały się w Wojsku Polskim po odzyskaniu niepodległości, po rozporządzenie i umundurowanie żołnierzy, którzy wychodzili do walki z Niemcami i Sowietami w roku 1939. Co tutaj jest eksponent taki, który naprawdę, z którym no, duma jest absolutna? No, myślę, że tutaj wiele takich eksponatów by się znalazło, natomiast możemy powiedzieć, że takim ciekawym eksponatem jest oryginalny karabin ZUR 98, tu akurat w produkcji niemieckiej, pamiętając jeszcze czasy I wojny światowej, tak? Poza tym oczywiście to jest co prawda kopia, ale można sobie zobaczyć RKM ZUR 28, czy taka podstawowa broń wsparcia w tym przypadku na jedną roty. Oraz kopia granatnika wzór 36, tak? Na tych, którzy po emocjach strzeleckich chcieli się wzmocnić, czekały potrawy serwowane prosto z grilla.